Spójrzcie, niektóre iglaki mają w środku takie brązowe igły i to jest naturalne. One po prostu w ten sposób czyszczą się, zrzucają stare igły. Po prostu też się starzeją. Nie należy się tym specjalnie martwić, po prostu trzeba im pomóc. Nie pójdzie Irga okrywowa, bo ona jest i tak łysa na dole, ta aronia. Dlatego, że światło dochodzi tylko z góry, więc ona tymi liśćmi idzie ku górze, a te są po prostu łyse pędy, które według mnie wyglądają atrakcyjnie. Ale Irga nam zadarni całość, tak więc nie będziemy mieli w ogóle problemu z plewieniem. I słuchajcie, jeżeli chodzi o sadzenie tej irgi, ja zbytnio się nie namęczyłam, ponieważ wcześniej Kamil wziął mi to wszystko, przemierzył glebogryzarką razem z tą ziemią macierzystą, z ziemią torfową. A takie przygotowania ziemi robiliśmy, ponieważ tutaj wszędzie będą rośliny nie dość, że zimozielone, to jeszcze kwasolubne. I po prostu musieliśmy wymienić ziemię mniej więcej na głębokości powiedzmy 3-5 cm. Tak więc tutaj całość jest wymieniona. I ziemia już jest przygotowana i teraz rośliny, jakie ja wybierałam do tego ogrodu. Więc tam w samym rogu będzie posadzona hortensja pnąca, której stanowisko cieniste kompletnie nie będzie przeszkadzało. Przed nią hakenhola makra, to jest trawa, która rozjaśni tutaj troszeczkę ten cienisty zagajnik. Później idą azalie japońskie w odmianie z zielonymi liśćmi i z zielonym liściem, z białym obrzeżem, które będą kwitły wszystkie na różowo. I runianka, to jest roślina zadarniająca, która jest najlepszą rośliną zadarniającą do cienia, jaką można sobie wyobrazić. No nie ma nic lepszego. Jest miodunka i ona, no zobaczymy, czy przetrwa w takich warunkach. Mam nadzieję, że tak. Gubiliście na zimę. Natomiast tutaj rośnie róża, którą właściciel sobie koniecznie chciał zachować. Ona jest cała w mączniaku, ale mam nadzieję, że do przyszłego roku uda nam się ją wyleczyć. I pod różą również będzie rosła runianka. To jest w ogóle ogródek przejściowy i zależało nam na tym, tutaj nikt nie będzie odpoczywał. Tędy się po prostu przechodzi do domu i nikt tak naprawdę na ten ogródek nie będzie patrzył. Zależało nam na tym, żeby to były rośliny, przy których niekoniecznie będzie trzeba bardzo dużo pracować. No nie ma roślin bezobsługowych, natomiast te no, są niemal bezobsługowe. Więc dalej idzie choina kanadyjska w niskiej odmianie karłowej. Za nią idą hosty w różnych kolorach. W kolorze takim niebieskim i żółtym, żeby troszeczkę rozjaśnić ten zagajnik. I dalej znowu runianka. Postawię też na żurawkę, ona będzie kwitła na czerwono. I rododendrony, które no, lubią takie stanowiska i nic im się kompletnie nie powinno dziać, oprócz tego, że będzie po prostu trzeba pilnować, żeby nie dostało żadnego grzyba. Azalia japońska, tambergenia i tużyca morowa, żeby troszeczkę też tego zielonego koloru nadać. Jedyny plus, znaczy w ogóle plusem tego stanowiska jest to, że ono jest bardzo zaciszne i myślę, że te rośliny bardzo dobrze będą tutaj się czuły. Jak widzieliście, ja zawsze ustawiam sobie rośliny przed posadzeniem. Po prostu wtedy już mam wizję, jak to będzie wyglądało. Ta hortensja dlatego jest posadzona tak w rogu, ponieważ bardzo dobrze znosi zacienienie, bo to jest hortensja pnąca i ona nam zakryje cały ten bałagan, który mam tutaj z tyłu, spowodowany przez to, że ta roślina, która tutaj rośnie, jest po prostu stara. A szkoda jej wykopywać. Więc znowu kopiemy dołek na głębokość dwa razy szerokość doniczki i zasypujemy na taką samą wysokość, jaka rosła, jak roślina do tej pory rosła. Zobaczcie, jakie ona ma krótkie korzonki. Ona ma również bardzo płytki system korzeniowy, również lubi kwaśną ziemię. Ona jest dosyć niska i tak naprawdę można powiedzieć, że to nie jest azalia, tylko rododendron z grupy azalii, bo azalie gubią liście na zimę, natomiast ta azalia nie gubi, więc to jest rododendron z grupy azalii. Zobaczcie, jaka piękna ziemia, świetnie przygotowana pod nasadzenie. I tutaj część z Was zapewne zapyta się mnie, dlaczego ja nie rozbijam bryły korzeniowej. Ponieważ mam taką technikę pracy i to nie robi żadnej różnicy tym roślinom. Nie zauważyłam, żeby gorzej rosły przez to, że nie rozluźniam bryły korzeniowej. Tak więc nie uważam, żeby to był proces konieczny. Natomiast pewnie to też nie szkodzi roślinie. Po prostu my tego nie robimy. Runianka najbardziej zielona będzie właśnie na stanowisku mocno zacieniony. Przy okazji kwitnie, więc same plusy.
Bardzo ważne jest, żeby, jeżeli stosujemy rośliny okrywowe, porządnie odchwaścić stanowisko, na którym one będą rosły, żeby te chwasty się nie przedzierały, ponieważ są to rośliny, które będą działały właśnie jako chwast. Po prostu będą nam zadarniały całość. Bardzo mocno zastanawiam się nad tym, jakiego podłoża użyć, znaczy czym zakończyć ten ogródek. Zdaje się, że wyląduje tu kora, że wszystko po prostu będzie zakorowane. No bo z której strony by nie patrzeć, to jednak kora zabezpieczy również korzenie tych rododendronów, których tak naprawdę o tej porze roku nie powinno się sadzić. Natomiast no my w zeszłym roku sadziliśmy rododendrony. Jeżeli odpowiednio przygotujemy je do zimy, czyli zabezpieczymy właśnie poprzez na przykład okorowanie, nie powinny przemarznąć. Tym bardziej, że to jest naprawdę bardzo przyzwoity kawałek ogródka, osłonięty. No i ostatni etap to jest rozsypywanie kory. Przede wszystkim najgrubiej porozsypujemy pod azaliami i rododendronami. No i gotowe. Tak jak mówię, kora jest wszędzie, ponieważ będzie ona trzymała wilgoć. Jedynie tej kory... Właściciel zgodził się, żebyśmy mogli tu wejść jeszcze raz, kiedy to wszystko urośnie. Jedynie kory nie dam tutaj pod irgą, celowo, żeby ona dobrze się tutaj rozkrzewiła i zadarniła nam ten fragment. I tak się prezentuje całość. No nie bardzo widać. I drove 10 hours just to see you, just to relive where my heart was, just to face what I have missed, what 5 years time has done to us. We grow old, our faces change, our minds and hearts have been rearranged, our bodies tied with the coming age. Our days are numbered.